Pytanie do osób, które kiedyś jeździły ci Cinquecento, które znają ten samochód dobrze. Czym się różni wersja, która ma z tyłu oznaczenie jako FSM, fabryka samochodów małolitrażowych, od wersji, która była później montowana, składana, budowana? Czy tylko znaczkiem się różni, czy coś jeszcze było zmieniane? Ja myślę, że tak. Też to jest kolejny samochód, który bardzo chciałbym kiedyś pokazać na moim kanale, więc jeśli ktoś kiedyś miałby możliwość pokazania, udostępnienia na moim kanale jakiegoś Cinquecento, to by było spoko. Seicento myślę, że również. Tak samo i Panda. Także jeśli ktoś chciałby pomóc w rozwoju mojego kanału, to proszę się odzywać. Bardzo chętnie coś pozytywnego pokażę na kanale o tych autkach, których już dzisiaj na ulicach nie ma. No i dajcie znać w komentarzach, jeśli jeździliście Cinquecento, Seicento, czy Pandą, czy może czymś jeszcze z tamtych lat. Opiszcie swoje wrażenia.